Hej, cześć wam witam was serdecznie. Dzisiaj pobawimy się troszkę metodami matematycznymi i zobaczymy, jak wygląda właśnie taki moduł MAF i co w sobie zawiera. Ale zacznijmy od jakichś prostych rzeczy. Zobaczcie, że w Pythonie mamy kilka fajnych, takich dostępnych funkcji, które możemy sobie użyć od tak o na przykład zobaczcie, mamy taką funkcję minimum, maksimum. Gdzie z podanego zbioru możemy sobie właśnie wybrać wartość najmniejszą i największą. Gdybyśmy sobie teraz dali, na przykład, printa, powiedzmy, x, to wydrukuje nam wartość najmniejszą z takiego zbioru. Dajemy sobie start, mamy jedyneczkę. No i chat. Teraz damy sobie y, żeby wydrukować wartość największą. Dajemy start i mamy 101. No i rzeczywiście jest to wartość największa. Ale to nie wszystko. Załóżmy, że mamy tutaj jakiś x, to się równa, i chcemy sobie wyciągnąć wartość bezwzględną więc możemy użyć ABS i teraz podajemy sobie tutaj jakąś wartość, na przykład minus 7,5. Dajemy sobie teraz, oczywiście tutaj X musimy wydrukować i dostajemy wartość dodatnią. Może, może pokażę Wam jeszcze coś fajnego, jak sobie przejdziemy na internety i wpiszemy tutaj na przykład tablica sinus. Uruchomimy sobie pierwsze jakieś lepsze zdjęcie. O, No i załóżmy, że my chcemy sobie obliczyć, Ile będzie wynosił sinus jakiegoś kąta w radianach albo w stopniach. Nie? Bo nie wiem czy na jakim tam etapie jesteście w matematyce. Ale jeżeli mamy tutaj pi, to znaczy, że to są radiany, a tutaj na dole mamy zwykłe stopnie, więc pokażmy sobie, jak właśnie możemy za pomocą radianów czy zwykłych stopni podać tutaj wartości na przykład sinusa. Ale żeby się do tego dostać, to już musimy sobie pobrać bibliotekę MAF, więc tutaj może to na razie wyrzucę. I zaimportujemy sobie MAF. Teraz jak sobie przejdziemy do środka, czyli kliknę na to MAF i dam go to Definition. To zobaczcie, że, że jesteśmy tutaj wewnątrz tej klasy. No i na przykład szukamy sobie coś, co może nam się przydać, czyli właśnie sinus. Lecimy sobie gdzieś tam pod S, no i mamy tutaj coś takiego. Widzimy, że taka metoda zwróci nam wartość sinusa z jakiejś tam liczby podanej w Radianach, nie? No dobra, wróćmy sobie tutaj. I teraz spróbujmy przypisać na przykład jaki zmiennej sinus to się równa. No i teraz chcemy właśnie dostać się do tego modułu math, następnie metoda sinus i tutaj musimy podać właśnie wartość w radianach. Czyli patrząc na naszą tabelkę, powiedzmy, że chcemy uzyskać o tutaj tą wartość, czyli pi/6. Więc wpisujemy sobie tutaj math, a następnie pi po to, żeby właśnie dostać tą liczbę pi, żeby nie trzeba było jej samej wpisywać i dzielimy na 4. Więc jak teraz spróbujemy sobie to wydrukować, czyli dajemy print sinus, to zobaczymy tutaj w konsoli, zobaczcie 07071, coś takiego. Zobaczmy, jak to wygląda tutaj. Ja użyłem pi 4, czyli mamy z 45 stopni, czyli jest to pierwiastek z 2 na 2. Zobaczmy, czy się zgadza. Otwórzmy sobie, może jakiś kalkulator i włączymy sobie teraz dwójka pierwiastek i dzielimy na dwa. Mamy 07071. No i super, czyli wszystko się zgadza. Może, żeby jeszcze nam tutaj nie pokazywało tak dużo tych liczb, to sobie to zaokrąglimy, więc możemy użyć tutaj metody round. To wszystko sobie zaokrąglimy, ale tutaj podamy jeszcze jakiś argument, żeby powiedzieć, ile tych liczb ma nam się zaokrąglać. Powiedzmy, że do czterech liczb. Uruchomimy jeszcze raz, no i już mamy taką w miarę łatwą i czytelną liczbę. Powiedzmy, że chcemy mieć tutaj z pi szóstych, czyli powinniśmy zobaczyć jedną drugą, czyli dajmy sobie tutaj podzielić na 6 start i mamy jedną drugą, no i czad działa, ale czasami może nie chcemy operować tutaj na radianach, czyli na tych pi. Tylko na zwykłych stopniach. Czyli tak jak widzimy tutaj poniżej. Na przykład chcemy sobie wpisać 0, 10, 45, a nie tam bawić się jakieś pi czwarte, pi szóste nie to jak to możemy zrobić? No, tutaj ta biblioteka MAF, oczywiście, też takie coś posiada, więc możemy sobie tutaj to wykasować i po MAF. Użyć sobie takiej metody, zobaczcie jak radians, i tutaj mamy podpowiedź, że zamienia angle x from degrees to radians, czyli właśnie zamienia te wartości na radiany, więc możemy sobie tego użyć. I teraz tutaj w środku będziemy podawać już wartości kątowe zwykłe, a to będzie nam się zamieniać na radiany. Czyli na przykład, jak wpiszemy sobie 30, damy sobie start, to też dostajemy połóweczkę. Jak piszemy na przykład 45, to powinniśmy dostać to, co było wcześniej, czyli tam 07071. Super. Czyli tak widzicie, właśnie ta biblioteka no, pozwala nam tutaj robić naprawdę dosyć skomplikowane rzeczy w bardzo prosty sposób. Co jeszcze możemy zrobić? Na przykład, może już to usunę na chwilę. Powiedzmy, że chcemy sobie podnieść jakąś liczbę do potęgi, więc możemy użyć takiej metody POW, jak Power. Nie? I tutaj na przykład 2. Do potęgi trzeciej, i teraz, jak sobie to wypiszemy, x dajemy start, to mamy 8. Powinno się zgadzać. 2 do dziesiątej powinno być 1024. No i rzeczywiście tak jest. Dobra, power jest dostępne tutaj bez tej biblioteki MAF. Nawet jak to sobie usuniemy, to to będzie działać. Ale już, jeżeli chcielibyśmy wyciągnąć sobie jakiś pierwiastek, to już potrzebujemy tutaj zaimportować tą bibliotekę, ten moduł. I żeby wyciągnąć sobie jakiś pierwiastek. To dajemy sobie na przykład maf, a następnie sqrt, i jak widzicie, zwraca nam pierwiastek kwadratowy z jakiejś tam liczby. Więc na przykład, jeżeli chcielibyśmy poznać pierwiastek z liczby 64, to wpisujemy coś takiego, dajemy start i mamy 8 działa. Ok, a na przykład możecie się zastanawiać, jak na przykład podnosić albo potęgować jakieś takie bardziej złożone liczby. No to też możemy sobie użyć na przykład power, nie? Jeżeli chcielibyśmy na przykład podnieść coś do potęgi 2 trzecie, to też możemy sobie dać power i na przykład damy sobie 8, do potęgi teraz 2 trzecie. Jak teraz sobie uruchomimy, to powinniśmy zobaczyć, zobaczmy 8 do potęgi drugiej to będzie 64, i później pierwiastek trzeciego stopnia z 64 to będzie 4, więc powinniśmy zobaczyć czwóreczkę. No, i prawie, że jest. Jak widzicie, tutaj liczby ułamkowe nie zawsze da się dobrze tak zareprezentować, dlatego często właśnie będziemy korzystać też tutaj z zaokrąglania, po to, żeby nam się to w miarę dobrze wyświetlało i powiedzmy, damy do dwóch miejsc po przecinku, dajemy sobie start i widzimy 4. No i chat. Jakbyśmy chcieli sobie na przykład pobrać właśnie pierwiastek, na przykład czwartego stopnia z 16. No to podnosimy to do potęgi, tyle że do potęgi 1 czwarta. To działa w ten sposób, że podnosimy tą liczbę do potęgi pierwszej, a następnie pierwiastkujemy do potęgi czwartej. Dajemy sobie start i widzimy już dwójeczkę. No i czad. przykład ta liczba pi, którą często możemy używać, to odnosimy się do modułu math, a następnie pi. Dajemy sobie start, cyk i już dostajemy liczbę pi. I jest tego naprawdę bardzo dużo, ale bez sensu teraz pokazywać Wam wszystko, żeby nie było zbyt nudno. Na pewno jeżeli czegoś będziecie potrzebować, to w Google to znajdziecie.